apteka właściwie stanowiła coś w rodzaju klubu towarzyskiego. Przychodziły tutaj rozmaite osoby. Wieczorami spotykano się, dyskutowano o przeszłości, o możliwościach, co się stanie, co będzie, o tym, co kto do getta przeszmuglował. Dostarczano tutaj prasę podziemną, dyskutowano, czy te informacje są prawdziwe, czy wierzyć raczej tym, które są oficjalnie publikowane, czy tym, które tutaj potajemnie ktoś do getta podrzuca, dostarcza. Tutaj spotykano się na biesiadach wieczornych. Jeśli głośniejsze były imprezy, urządzano je w laboratorium. Jeśli spokojniej było, tutaj w pokoju Pankiewicza. Była w aptece taka skrytka, bo meble apteczne wzdłuż ściany szły, a na narożniku była taka szafa narożna. Także odcinała narożnik. I jak się pokazywał mi to, jak się otworzyło dolną część tej szafy aptecznej, to tam były dwie półki, trzeba było te półki wyciągnąć i były drzwiczki i wchodziło się tam za tę szafę i tam było takie składane krzesełko. To nie jeden tam Żyd się przechował w tej skrytce. Nie było dla mnie specjalną trudnością wyprowadzić kogokolwiek z getta i wprowadzić go z powrotem, albowiem znany byłem tutaj wszystkim Niemcom i wiedzieli, że jeśli ja wchodzę z kimś, to widocznie jestem upoważniony do tego, żeby go wprowadzić. Jeszcze pod koniec 1941 roku Niemcy postanowili usunąć z getta około 1000 ludzi. Powód? Przeludnienie. 17 tysięcy na obszarze, gdzie mieszkało dawniej 3,5 tysiąca. Na pierwszy ogień pójdą starzy i bezrobotni. W aptece noc pełna niepokoju i niepewności. Grono znajomych z getta, którzy wolą być poza własnym domem. Nie wiadomo bowiem, czy i tej nocy nie będzie znów aresztowań. Niebezpieczeństwo czai się w każdym zaułku. Policja żydowska na usługach Niemców, tak zwany Ordnungsdienst, dociera do każdego mieszkania. Limit pierwszego wysiedlenia musi być wypełniony. Gdy w getcie pojawiały się dwie takie charakterystyczne postacie Niemców od spraw politycznych, jak Kerner i Heinemeier, strach padał na getto. Wiadomo było bowiem, że w nocy rozpoczną się aresztowania z list zrobionych przez rozmaitych kapusiów czy z rozkazu Gestapo. Mówiono mężczyznom, że jak przebiegniesz szybko taki, a taki dystans, to będziesz żył. Biegli, a oni strzelali do nich. Taki ślepiec, który odznaczony był orderami jeszcze z wojny światowej, myśląc, że to go uchroni przed zamordowaniem. Zostały tutaj na placu bawiące się dzieci z zabawkami, które były strzelane jedną kulką, troje. Słońce pali niemiłosiernie, wysusza gardło. Drzwi do apteki otwierają się ciągle. Waleriana i brom są naszymi ostatnimi darami dla odchodzących. Tłum przesuwa się przed moimi oknami wśród ustawicznego wrzasku bitych i bijących. Getto huczy od wystrzałów. Jak widma ciągną przed oknami apteki starcy, kobiety i dzieci. Ludzie słabną z pragnienia. Mdleją, upadają na ziemię. Żar leje się z nieba. Kiedy będzie koniec? Prowadzano na zgładzenie matki z małymi dziećmi. I jedna z tych matek, Ela Rotter, potrafiła wynieść przez bramę dziecko w teczce. Włożyła do torby, zamknęła to zresztą, jak tłumaczyła się, trwało kilka minut. Potrafiła na podstawie przepustki, znaczy wezwania do sądu, przejść przez bramę. Ile takich dokumentów wystawili mniej więcej? No kilkanaście, dlatego że musiało się co jakiś czas po kilka, z tej przyczyny, żeby nie wzbudzić podejrzeń, nie mogło, jak to masowo.
To można pojęcio raz w jeden dzień, drugi dzień, tam znowu za dwa tygodnie, znowu dwa wezwania, autentyczne wezwania, tylko nazwiska były tych Żydów wpisywane, których kolega Pankiewicz polecił i oni w ten sposób wydostawali się poza bramy getta i ratowali swoje życie. Wiele naszych przyjaciół i znajomych całą noc przebywało w aptece aż do świtu. W świcie rozchodzili się. Apteka miała trzy możliwości wyjścia i wejścia. Gdyby zapukali z przodu, można było ich usunąć tyłem. Jakby zapukali od tyłu, mogli oknem, który prowadził na dziedziniec, wyjść. W kilka dni po czerwcowym przesiedleniu ukazało się ogłoszenie o ścieśnieniu granic getta. Zaczęła się nowa wędrówka ludzi, przypominająca okres powstawania tej dzielnicy. Tylko o wiele szybsza, jeszcze bardziej nerwowa, pełna niepokoju. Od rana do późnej nocy ludzie biegali jak oszaleli, niosąc na swoich barkach dobytek, dźwigając stoboły bielizny, walizy, kufry, kosze, przenosząc poszczególne meble i bezcenny skarb, jakim był węgiel i drzewo. Getto żyło nerwami, kompletnie wyczerpane psychicznie i fizycznie. Tadeusz Pankiewicz nie tylko stwarzał płaszczyznę dla porozumienia się, dla spotkań ludzi, nie tylko była to płaszczyzna czy placówka, jak mnie mówiono, dyplomatyczna, oaza wsparcia, pomocy, życzliwości. Elegancki, w muszce, jawił się dzieciom, zwłaszcza żydowskim, jako piękna postać, zawsze życzliwa. Tutaj przychodziła Stella Miller po tabletki z kogutkami dla swojej mamy, wtedy 10-letnia, żyje do dziś w Krakowie. Tu przychodził Ryszard Ores, sanitariusz ze szpitala głównego przy Józefińskiej, 10 po leki. Ale również spotykała się elita z jednej strony getta, ale również spoza getta. Kilka miesięcy po utworzeniu dzielnicy żydowskiej zaczął przychodzić do apteki pewien ciekawy człowiek, pan koło 60 kilku lat, i tłumaczył mi później, że rozwiązał zagadnienie Pitagorasa, podział kąta na trzy części za pomocą cyrkla i linijki niedziałkowanej, że to jest wielkie wydarzenie, takie podobne jak odkrycie perpetuum mobile i tak dalej. Ale że przychodził codziennie i codziennie mówił na ten temat, poprosiłem swojego przyjaciela, znanego profesora Uniwersytetu Tadeusza Warzyskiego, żeby robił mu przepustkę i żeby zechciał porozmawiać z tym panem. Dał się namówić profesor i przyszedł. Po skończeniu wojny Tadeusz Warzyski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział mi, że ogłosił w gazetach matematycznych o tym wydarzeniu i że rozwiązanie owego Rapaporta było najbardziej zbliżone do ideału. Rapaport zginął w czerwcowej deportacji w 1942 roku z getta. Profesor Warzeski dotrzymał słowa i zaraz po wojnie wychodzącym w Krakowie roczniku Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wydawanego po francusku, Annales de la Société Polonaise de Mathématique, opublikował wzór trójsekcji trójkąta wyprowadzony przez Rapaporta. Nazwał go wręcz wzorem Rapaporta. I otóż relacja tych trzech ludzi, profesora Warzeskiego, który przychodzi tutaj z miasta do getta spotkać się z swoim partnerem, nauczycielem, skromnym Rapaportem, i postać Pankiewicza, który stwarza możliwość spotkania tych dwóch ludzi. Spotkania, które zaowocowało tą publikacją, która jest dzisiaj znana w świecie. Można powiedzieć, że dzięki relacji tych trzech ludzi, dzięki wzajemnemu zrozumieniu, wyjściu sobie naprzeciw, jego myśl Rapaporta, skromnego człowieka, nie pozostanie zapomniana. Po październikowym wysiedleniu słyszy się po raz pierwszy o mającym powstać w Płaszowie obozie na obszarze dawnego cmentarza żydowskiego. Wykopuje się co cenniejsze nagrobki. Zaczyna zwozić drzewa na baraki. Rozpina druty kolczaste. Buduje wieże strażnicze. W listopadzie 1942 roku wiadomo już, że Płaszów to obóz dla Żydów krakowskich. I że dni getta
są policzone.